13 listopad 2021. Jesteśmy w najważniejszym miejscu w Hamburgu. Kościół Świętego Jakuba. Die Zeit. Helmut Schmidt Haus. Tutaj się znajdowała kiedyś katedra. Olbrzymia katedra. I tu się rozgrywają losy świata. Tutaj na wygnaniu umarł święty papież Benedykt V. Kościół, pierwszy kościół założył Karol Wielki w 810 roku. Rozbudował klasztor święty Angska, który został biskupem 10 listopada 831 roku. Tutaj mamy kościół świętego Piotra. A dzisiaj jest rocznica konsekracji pierwszej bazyliki świętego Piotra. Potem drugi raz było również bazyliki świętego Piotra przed urodzinami królowej szwedzkiej Krystyny. Urodziła się w rocznicy urodzin, w rocznicy śmierci swojej babci 8 grudnia 1626 roku. 18 listopada w 1655 roku jako katoliczka oddała wszystko, berłę, koronę Matce Boskiej Loreto. Tego dnia miał święcenie kapłańskie Marka Viano, królewicz, jeszcze nie król, Michał Korybut Wiśniowiecki, wysłano go do Nysy. Bóg wszystko widzi, Matka Boska objawiła się na Jasnej Górze, Matka Boska, Królowa Polski. Dzisiaj jest też z nami 18 listopada w Szczepianym Mieście z potwornym terrorem, gdzie burmistrzem jest Częczał, urodzony 20 stycznia 1936 roku w Bremen, ale na usługach władz świata. Tego samego dnia w Ostrowie Wielkopolskim urodził się nasz ksiądz Michał Woźnicki, obrońca mszy świętej trydenckiej w klasztorze na ulicy Wronieckiej. Był były klasztor dominikanek z 1282 roku. Wtedy tutaj była katedra, olbrzymia katedra, budowana od 1245 roku przez przodków polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Przez koronację 26 czerwca 1295 roku było odrodzenie Królestwa Polskiego. Po 216 latach tego dnia, co urodzili się burmistrz Hamburga, ksiądz Michał Woźnicki w Izraelu, urodził się chłopczyk, syn Żydów z Ostrowa Wielkopolskiego. 9 sierpnia 1983 roku w Polsce w Gdańsku, zamordowano Polaka, muzyka Jacka Stefańskiego. Ten Żyd z Izraela jest teraz, był ojcem duchownym w Kaliszu. W tym czasie był w Ameryce. Jest ojcem duchownym w Kaliszu, którego jest seminarium, którego już nie ma. Występuje jako polski kapłan. Tak powymieniali wszystko. Do księdza Michała, kiedy mowałam po profanacji Eucharystii w Karmelu Krwi Chrystusa w Dachau 28 kwietnia 2019 roku. Tego dnia była profanacja Eucharystii w kościele świętego błogosławionego Detkense, zamordowanego w Dachau 10 kwietnia.